Siema widzowie, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Runeterry na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj prawdziwe wyzwanie, sorry, zawalnijcie po prostu mikrofon, ale tak się emocjonuję, że moi drodzy, nie macie pojęcia, poza tym bolą mi plecy, bo jestem stary. Moi drodzy, moi mili, spróbujemy dzisiaj zagrać pod kartę, której prawdopodobnie nie widzieliście, a powiem wam, że ma własny efekt, jest też bardzo late game'owa i jest pod wyzwyczajenia oraz Shurima. Moi drodzy, jako że pojawi się Mordekaiser, pies właśnie się odwrócił do mnie dosłownie tyłem, zadkiem. A może to jakaś zachęta? Oczywiście nie, nie, nie. Rasa ludzka jest najlepsza w tym wypadku. Co ja mówię, przepraszam, po prostu jestem zmęczony chyba wszystkim życiem. Moi drodzy, ważna sprawa. Naprawdę, spróbuję uruchomić kartę, której się nie gra. Potraktuję to jako prezent od subskrybera mojego kanału. Pozdrawiam tego widza, bo on to zaproponował w czynę transmisji. Ja się zgodziłem i pomyślałem sobie, że fajnie byłoby wrzucić to na tuby. Także, moi drodzy, to jest mój deck. Niestety jest na wieczności, bo potrzebowałem kluczowej karty. Bo w przeciwnym wypadku nie mógłbym nagrać tego materiału. Także, moi drodzy, mój własny deck. Pokażę wam co i jak. Powiem wam dlaczego tak. I trzymajcie kciuki. Tylko pamiętajcie, że wieczność to jest dosyć istotna karta, która jest bardzo rzadka. Bardzo rzadko. Także, moi drodzy, prezentacja talii. Moi drodzy, podziwiajcie te cacko, nie? Wy już wiecie, co to za karta, bo nie zjechałem do końca. Kurator Sanktuarium. Zagranie i umiejętność. Moi drodzy, zauważcie, że udało wam się zgładzić 13 przepraszam, jednostek w tej grze. Zamiast tego zabij wszystkich wrogich stronników. A następnie przywołaj moją kopię. Zadanie na dziś, chociaż zagrać raz tę kartę i jeszcze z tym warunkiem. To jest zadanie na dziś. Żeby to było możliwe, dodałem sobie Mordekaiser. Ale po co? Po co dwie sztuki? Dlaczego? Tak, to się nie godzi. Dlatego, że mam tu trash. Nie wiem, czy wiecie, ale trash potrafi przy... Ty, jak on to nie wygląda jak trash. Oczywiście Nasus tutaj jest bardzo dobry, okrucieństwo, bo jest świetnym finisherem. No my chcemy jednak nie tylko spełnić ten warunek, ale chcemy gry wygrywać. Także pojawiają się nowe karty, na przykład połykacz, dlatego że gram tutaj nieumarłych. Mordekaiser oczywiście też cudowny. Zabrakło mi miejsca na kartę za 5 punktów chyba, ta albo za 6 punktów, ta zabierz jednostkę, przywołujesz drugą kartę. To też jest bardzo mocna i też można ją grać. Idziemy teraz na początek, bo to dosyć istotne. Pamiętajcie, że Darkin tutaj świetnie się uruchamia, też zabija. Poza tym macie kultystę. Kultysta robi dodatkowe rzeczy, więc jedna sztuka zawsze. Bardzo fajny finisher, bo dużo będziecie kart zabijać przeciwnika, więc Tarosz jest jak najbardziej okej. Kres zawsze taka jedna sztuka, czasami jest na w ogóle złota. Pamiętajcie, że możecie zabić jednostkę przeciwnika już w pierwszej rundzie. I to jest, słuchajcie, coś nieprawdopodobnego. Lekkomyślnego, słuchajcie, ja tutaj gram pod pajączka, bo pajączek zawsze wam wypada, ale kusi mnie jak nie wiecie jak bardzo kusi mnie dodanie ostatniego tchnienia i stworzenie jeszcze... Kusi, ale zostawię pająka, bo jest lepszy w mojej ocenie. Gasnąca ikona, bo zawsze dwie sztuki, zawsze będzie co zabijać, zawsze będzie jak uruchamiać. Kolec nienawiści, wiadomo, nie muszę tego tłumaczyć. Przekręty, świetne tempo, duże obrażenia, uruchomienie, zabijanie, świetna sprawa. Tak. Stwór, moi drodzy, słuchajcie, jedna sztuka, zawsze polecam wam w takich dekach. Zadecki spojrzenie, obowiązek, nie umarły razy dwa, bo okazało się, że słuchajcie, wygrałem wczoraj na widzę, nie mając ani jednej sztuki nieumarłego, więc stwierdziłem, po co mi trzy sztuki, skoro takich nie dobieram i nie mogę sobie zrobić silnika, więc wystarczą ile? Dwie. Tak jest, moi drodzy. Ruchomy, zawsze jakaś kontrola. I jestem wielkim fanem ostatnio grania takich jednych przypadkowych kopii, które czasem mogą się okazać na wagę złota, bo powiem wam szczerze, już tutaj widzicie, tak? To działa. W mojej ocenie to naprawdę działa. Śmiertelny dodałem później dopiero, bo to jest jedna z najlepszych kart, na pewno dostanie nerfa, a jak nie dostanie nerfa, to Riot no, popalangował sobie za mocno. Podjadasz dusz, bo uruchamiacie, wiadomo, połykać dlatego, że jest, słuchajcie, świetne combo, 5 punktów, Atrocity, czyli okrucieństwo na polski i jest piękna sprawa. Trash, bo wyciąga Nasusa albo mordę, chociaż mordy tutaj wolelibyście nie wyciągać, więc zwiększacie szanse, że wybierzecie Nasusa, bo macie procentowo 60% szans, jeżeli nie macie żadnej kartę w ręce, wszyscy bohaterowie pozostali są, to macie 60%, więc matematycznie no, zmierzam do tego, że to może pomóc. Zemsta, okrucieństwo, wiadomo, i kurator. Kurator jest tutaj naszym zadaniem. Kurator, który oczywiście będzie mógł przy zagraniu się popisać. Oby. Będzie ciężko, nie będzie łatwo. Dlatego będzie ciężko. Moi drodzy, jedziemy 3 gierki na wieczności. Bardzo fajnie mi się wczoraj tym zagrało, także zobaczymy, jak mi pójdzie teraz. Let's go! Swoją drogą, dzisiaj miał być dla was materiał ze ścieżki bohaterów, ale odpadłem już na trzecim starcie, bo... Nie rozmawiajmy o tym po prostu.
bardzo silny deck po stronie przeciwnika, zwłaszcza na wieczności. On bardzo działa. Bardzo działa dalej. Zemsta może się jedna przydać. Ruchome piaski na nieuchwytną jednostkę. No kurde, nie wiem jak zagrać. Nie wiem jak zagrać ten matchup. Kindred nie mamy. Kindred byłaby tu fajna. Mamy jak uruchomić. No dobra, spróbujemy coś takiego, panie kolego. O kurde, dwie bardzo drogie karty. Mało tu jest, ale pojedynek może być. Tak, pojedynek może być. Na pewno zagramy sobie gasnącą, bo wtedy mamy jak blokować. A on ma token, przypominam. Przy okazji zrobimy sobie kole nienawiści i w trzeciej spauzujemy, czekając na jego ruch. Czy ty jesteś dobrym graczem? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Cieszę się, że w końcu kliknął. Być może zapomniał, być może mama wyszła do pokoju. Znowu droga karta i to jest pierwszy mój poważny problem. No i brak nieumarłego, który tutaj mógłby bardzo fajnie działać, na przykład z kolcem nienawiści. Piękna karta, w sensie to jest cudowna wymiana. Czy ty masz na zawsze? W tej rundzie. Zapomniałem, że to daje 1-1. To jest najlepsze możliwe combo, jakie trafił. Więc zagrałem podwójkę. Nie będę tego blokować. Zobaczymy, co dobiorę. Trzeba się pozbywać sukcesywnie tych kart, a to będzie bardzo trudne, więc nie mogę tego przepauzować. Nie dało się tego inaczej zagrać. Jeżeli miałbym jedynkę, sprawa załatwiona, bo zagrywamy pod jedynkę, 3-4 uderzamy, wtedy zagrałem kolce i w dwójkę i dead, tak? I wtedy ten pajączek byłby dalej do bloku, a tak? No niestety. Na razie nie mam żadnych staków, to też mnie bardzo martwi. I tak naprawdę też tu nie zadziała. Nie lubię graczy, którzy zapominają, że trzeba kliknąć do diaska. Tak, ona uwielbia gości. Turę. Czasem się zdarza, ale nie dwa razy pod rząd w pierwszej rundzie. No come on, błagam was. Znajdę kogoś. Mam pomysł, żeby od razu to zagrać. Pozbyć się tej karty. On nie będzie blokować się smusem. Ale zemsta byłaby w następnej rundzie. Ale dobra, może narzucę mu tempo faktycznie. Nie powinien mieć blokady, w sensie nie przypominam sobie, żeby wytrzymałość tu grać. Furia słaba. Nie będzie blokować jedno, ten kolega będzie mieć jeden HP, dobry atak. Pozbywamy się kolejnej karty, co mnie bardzo cieszy. O! A to ciekawe. A ładnie stakuje. I trzy karty, dobrze. Popełnia moim zdaniem błąd. Okej, okay, będzie karta do bloku, tylko z furią. Ta, zagramy pod manę, no nie mogę ryzykować. Nie podoba mi się to zagranie, ale no jest jak jest. Poza tym tu będzie lepszy blok. Kurde, ale ma tanią rękę ten skurczybyk. Przepraszam, ale po prostu jak widzę coś takiego, no to mamy mały problem, Houston. Dam radę. Ale ja bym dał, żebym teraz miał coś takiego czyszczenie, no ale nie mam. Weź mnie za rękę. Wypada poświęcić tutaj karcioszkę, pewnie. Ty wiecie, że ja nie mam co grać w następnej rundzie? Kurde, ale mnie tutaj... Ale wiedziałem, że to będzie trudny matchup. Że wiedziałem, że nie nadążę. A najpierw tak. Moja ręka też pozostawia wiele do życzenia. Esmus jest zagrożeniem. Ty nie. Jeszcze jakby tak jedną pauzę zrobił. O, ale byłaby super. Taka jeszcze jedna pauza. Nie rzucaj nic. A to co to? Wiemy, że ma zaklęcie. Okej. Bez wytchnienia, dasz radę. Szkoda, że nie mam karty. O, dwa razy Nasus i Meijin. I patrz pod nogi. To jest koniec gry, będzie mieć blokadę.
I albo token. Albo blokada, albo buff, albo token. Nie dam rady. Za szybka presja. Nie dobrałem jedynki. Wiedziałem. Z lewej strony. God damn it, no. Ale było close, no. Żebym dostał jedynkę, można to było lepiej zagrać. Można to było zagrać lepiej, ale tak, to była niefortunna gra. On jeszcze miał mnóstwo tanich kart. Szkoda, jedziemy dalej. Naprawdę, ta gra bardzo niefortunna, myślę. Oj, nie mam tutaj niszczenia lokacji, więc to jest spore zagrożenie. No powiem wam, że ręka podobna do gierki, którą grałem wcześniej. Jezusieńku! Ale ta ręka mi jest... Dla mnie jest tak zła. Holy Bencja. Oh my goodness. Gdzie się moje podziały tanie karty, dudes? Potrzebuję tanich kart. Inaczej kaplica. Ona uwielbia gości. Pewnie 3-1. Albo 1-4. Albo coś takiego też. Przecina tylko pazurki. Kurde. W poprzednim meczapie zabrakło na przykład sadzonek 2-1. Boże, jak ja bym zdorwał tam sadzonki 2-1, ta gra byłaby inna. No ale no... No właśnie, to jest granie RNG, tak? Może powinienem był szukać. Uważałem, że w tamtym momencie uznałem, że wybrałem dobre karty. Nie mogę zabić tej karty, bo zrobi combo w następnej rundzie. Akurat za 4 punkty, więc... Więc nie możemy tak zagrać. O, nice! Xeraft i go mam. Dobry jesteś gracz? Jeszcze gorszy, kurde. No będzie mi smutno, jak przegram ten mecz. W sensie jego jedyna nadzieja, żeby wygrać tę grę, to... To co? To jest bardzo dobra ta. Ale będzie mieć kartę do bloku. Dobra, nie będę świrować. Grajmy tak, jak grają masterzy, czyli spokojnie. No mógłbym tutaj być, pokusić się o obrażenia, ale nie ma takiej potrzeby. Zobaczymy, co dogra, bo jestem pewny, że coś jeszcze dogra. Nie myśl o tym, co jest teraz, myśl o tym, co nadejdzie. Dzięki. Nie ma opcji, żeby uratował te karty za jeden. Nie zagrywam pod nią umarłego, bo nie może blokować, a ta karta może blokować. Taka informacja, więc zagrałem w ten sposób. 2-3, boż, ale to powoli. Nie musisz za mną podążać, jednak pamiętaj, że mnie nie powstrzymasz. Chcę, żeby coś zużył, no bo będę mieć taki stół w dasce w tej rundzie, bo mam trójkę, że to jest hit. A spalił czwórkę, żeby zrobić combo, więc robimy open w następnej rundzie. On nie ma za bardzo jak ratować tej karty, ale po prostu chce oddać mu ruch, żeby zaatakować jeszcze śmiertelnym, bo Azirem nie będzie mógł zaatakować, co za tym idzie, nie będzie mógł tej karty. Zmierzczenie, very nice indeed. Ale tu się kusi, no, żeby tak jakoś go tak kurde złapać, ale ciężko by... Oh my goodness, drugi Azir dead. Ale byłeś greedy. W ogóle tej karty tutaj się nie gra w tym deku. Ale no... Pięknie. Jeszcze 4-3 do bloku. 6 stacków już. Tego się nie będę pozbywać, ale tego to już chętnie, bo tutaj troszeczkę za dużo value. 7-3, ale mam tempo, holipka. Tylko kart nie mam. Oddamy mu ruch. Karta do bloku, bo szkoda tracić. Okej. Okay. Blisko jesteśmy okrucieństwa, bo Nasus też bardzo ładnie stakuje. Teraz bezpiecznie zagramy jeszcze pauzę, bo zemsta ewentualnie w jego Xerafa. Albo Azira, który ma awans. Ale to będzie trzecie zabicie Azira. Więc... Jest opcja, no. Znaczy najbardziej chciałbym tutaj, żeby on nie grał bohatera, a wtedy dograłem dwójkę. Jeżeli będzie to trzeci Azir, no to będzie mi smutno. Szukamy jakiejś lokacji, ale której? Teraz mogę bezpiecznie dwójkę zagrać, bo nie wierzę w trzeciego Azira. Aha, takie buty. Okej.
Dobra wymiana. O! Wiem dlaczego tak zagrał, ale no niestety. 7 na 13, 6 saków. Dlaczego ja nie mogę dobrać doboru kart? To mnie zastanawia. To jest któryś raz, jak ja nie mogę dobrać doboru kart. Uuu, idealnie. Oczywiście blokujemy tutaj. Czy Azir... znaczy, Nasus może tu umrzeć? Znaczy, Nasus czy tu umiera w jakikolwiek sposób? Nie, no to jest GG, bo ja... A, okrucieństwo, negację musi spać, bo zostawił 4 punkty. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz sobie ułatwiłem jeszcze zadanie. Nice. Teraz gramy po to okrucieństwo, musi spalić 4 punkty. Nasus ma awans, więc ma jeszcze tarczę magii. Gdyby coś tam się, nie wiem, jakieś uciszenie poleciało. Znaczy to nie jest uciszenie, ja lubię nazywać tamto uciszeniem, ale to oczywiście uciszeniem nie jest. Mogę jeszcze spokojnie dograć tę kartę. Powiedziałem wam, że kuratora bardzo chcę zostawić, żeby zrobić combo. No ma jeszcze, musi zużyć 5 punktów, jeżeli chce tutaj coś osiągnąć. Mam dwie karty do bloku, więc wszystko gra. Szkoda, że Mordekaisera nie mam, wtedy bym zrobił sobie combo tutaj. Uderzenie wiemy, że ma negację w łapie jak coś. Wiemy, że ma negację w łapie, ale widzę, że punktowo mogę zagrać pod zemstę, więc będzie git. Na powrót obróć się w tył. 10 na 13. Kombo. Zabraknie mi dwóch staków. Pauza. Jak on chce powstrzymać? A, tak chcesz powstrzymać. Okej. Wszyscy będą ocenieni. Daj im spać. Będzie combo. Kurde, że ten Hultaj nie chce zużyć tej cholernej karty, o której ja myślę, co? No patrzcie, no on wie, okej, okay, no, okej, okej, okej. I będzie mieć jeszcze jedną kartę do bloku w następnej. Okej, okay, na szczęście jeszcze on sobie psuje tym, bo nie może dobrać istotnych kart. Musiałbym pod zemstę zagrać. Będzie mieć karty do bloku. Ale ja kuratora zagram w następnej rundzie najwyżej. Chyba, że teraz zagram pod niego. Akurat mam na 5 punktów. Dobra, myślę, że tak. Myślę, że tak. Dobra, zróbmy tak. Tak, tak, tak. To jest bardzo dobry pomysł, no. Tylko koniecznie to musi być na Nasusa, bo Nasus ma staki. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zróbmy tak, okej. Okay. Pozbędziemy się karty 4-4. Zagramy kuratora i postaramy się wygrać grę. Negacja? Nie. Po co on tak zagrywa? Zapytacie mnie. Znowu brakuje mi... Dobra, to co? Atro. I zostaje mu mało kart i w następnej rundzie robimy coś takiego, nie? On nie miał negacji. Imagine, on nie miał negacji. On nie miał... Ciekawe, czy on w ogóle miał negację w tym deku. Ale szkoda, bo chciałem... Dlaczego tak długo grałem? Przede wszystkim chciałem wam pokazać kuratora i akurat musiałem zagrać wokół piątki i zobaczcie, jak ładnie nabiłem staki, mimo że grałem na Mono Shurime. 4. Nie, on nie miał żadnej drogiej karty. Moi drodzy, trzecia i ostatnia gra. One way CM, pa 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 pa, one way CM, pa 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 pa. Para pa 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 para pa 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 tu 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 tu. Halo, przeciwniku, where are you?
Because I need to... O, jest, nareszcie. Jak ktoś nie wie, czekałem 30 sekund. 35. O, o mój Boże. Ale będzie... To nie jest typ z Mastera, swoją drogą? Odpowiem nie. Nasus plus ten? Plus Atro? Oh my goodness. Ale no mimo wszystko to będzie to nagra. Wiecie, ja nie lubię, kiedy gram coś takiego na siebie, bo powiem wam dlaczego nie lubię. Bo jestem mocny wtedy. Może zagramy tak i zagramy tak. On rzuca wtedy Nile, Nile zabijamy, żeby nie zrobiła kombosa. Jestem tutaj w imię Jamy. Ciekawe. O! Nikogo się nie spodziewaliśmy! Gram pod coś takiego gram. O, nice! Trzeba było rozwiązać to słowami. Chodzi o to, że zastanawiam się nad zrobieniem combo w tej rundzie. Odpowiadam. Dobra, zrobię je. Przecież to powinienem trzymać. Dobra, jestem greedy, gram na Jerona, błagam was. Szybki atak. Dużo jedynek. Nabijamy staki. Zagramy pod manę. Ale ja lubię tę kartę naprawdę, bo ona jest mega. Zawsze znajdę czas na partijkę. Nie. Niech zużywa Mystika. Mam tu coś. Ale ty... Nie wiem, Nasus to jest jakiś potwór aktualnej mecie. Naprawdę, ile ja staków nim robię, to jest... Chłopie, tak się nie robi. A tak myślałem, że będzie chciał zrobić. Okej, czyli robimy Turbo Twisteda w następnej rundzie. Z lokacją jest to możliwe. W sensie, ja rozumiem, że to jest lokacja gaming teraz. O, nice. Jeszcze jedna karta. I Nasus w następnej rundzie. Yes, git. O, jest very nice indeed. A w ogóle teraz, później dopiero ogarnąłem, że mam okrucieństwo. Pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. O mój Boże, cudownie nawet. Twisteda nie ma drugiego, więc nie ma złotej karty. Można było to zagrać, no. Bardzo nietypowa karta. Ludzie w ogóle... Chcę mi zabić Nasusa, ale mam też dobrą wiadomość. Mogę staki dostać, bo tamto zaklęcie, o którym myślę, jest powolne. Odrzuć strach, jestem przy tobie. Chcę zabić Nasusa. Zwłania nas moja nawałnica. Bez sensu. Turbo Twisted, jak mówiłem. Ale! Ajajajaj! Kolejno, no nie przewidziałeś chyba jednej swojej bardzo ważnej rzeczy. Aczkolwiek oczywiście Nasus daleko, daleko od awansu. A on cały czas może nam go skontrować, więc... Niebieska karta. Błękitna niczym rzeka węży. Chcę dać tak. Tak, oddać mu ruch. Cały czas chcę pod Atro grać, bo to jest bardzo łatwe do zabicia po prostu. A tutaj był, wiecie, punkt. O, oh
my goodness, takie winy to ja rozumiem, dudes. Chodzi o to, że to było losowe. Ale doceniam, doceniam, nie, dudes, doceniam. I appreciate that. Moi drodzy, to tyle. Przykro mi, że nie udało się pokazać kuratora. Pokazałem wam za to, że Nasus bardzo silny jest aktualnie. Wydaje mi się, że to jest świetny pick. Co prawda graliśmy na wieczności, ale nadal uważam, że to świetny pick. Żałuję pierwszej gry, bo gdybyśmy dobrali sezonkę, myślę, że byłoby pozamiatane i wygralibyśmy pierwszą grę. Uważam, że po prostu mieliśmy pecha. Jeżeli chodzi o mój deck, wydaje mi się, że brakuje mi tutaj jakiegoś niszczenia lokacji, więc odkrywce można byłoby spróbować zagrać jedną sztukę lub szepto kamienie. I szepto kamienie byłyby rewelacyjne, bo zapewniają dużo fajnych rzeczy, także... Myślę też nad pajączkiem, czy faktycznie nie lepiej byłoby, tylko wiecie, w pajączka macie na drugą rundę, możecie jeszcze bardziej spowolnić przeciwnika, także no, to jest coś, co warto wypróbować, ale z deku jestem naprawdę zadowolony i wam pokazałem, że ten kurator jest naprawdę możliwy, no ale musiałbym prawdopodobnie nagrać dla was jeszcze z 5 gier, może by jedno kombo z nim siadło, bo częściej gry wygrywałem wcześniej, nie? Atro, Nasus i tak dalej, piękna sprawa. Tyle ode mnie, trzymajcie się, do następnego, jo!